Chciałem serdecznie powitać w imieniu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, który włączył się w organizację przygotowania dzisiejszego spotkania wszystkich uczestników drugiego zjazdu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego, jednomandatowe okręgi wyborcze. Chciałem również powitać gości, którzy zjawili się na dzisiejszym zjeździe. Chciałem powitać gospodarza miasta, pana prezydenta Ryszarda Grobelnego. Witać senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jarosława Obrębskiego. Chciałem również przywitać prezesa Ruchu na rzecz JOW, Wojciecha Kazimierczaka. Oraz pana doktora Zdzisława Ilskiego, który będzie jednym z prelegentów. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jesteśmy współgospodarzami jako Poznański Ruch Obywatelski, tylko kilka słów wstępu. Poznański Ruch Obywatelski od samego początku ma wpisane w statucie i popiera ideę jednomandatowych okręgów wyborczych, dlatego z dużą nadzieją i ze sporymi oczekiwaniami przyjmuję tę inicjatywę, której Państwo jesteście reprezentantami. I liczymy na to, że wreszcie ten ruch społeczny, który jak wierzymy uda się przekształcić w ruch masowy, już w zasadzie w tej chwili ma cechy ruchu masowego, osiągnie wreszcie sukces i przywróci państwo i instytucje państwowe obywatelom. Szanowni Państwo, w imieniu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego życzę owocnych obrad, miłego czasu spędzonego w naszym mieście i sukcesu przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przywilejem gospodarza jest przede wszystkim przywitać gości na terenie Poznania, życzyć dobrej konferencji, ale oczywiście oprócz zwyczajowego powitania chcę wziąć udział także w tej dyskusji. Po pierwsze zaznaczyć, że jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, co wbrew pozorom nie zawsze się zdarza we wszystkich jednostkach samorządowych, choć też jestem zwolennikiem tego, żeby bardzo otwartym tekstem mówić o wadach i zaletach takiego systemu, bo to nie jest tak, że to jest system, który ma tylko zalety. To jest także system, który ma wady i trzeba go trochę również nie zrobić taki, żeby był zmitologizowany, co pewnie dobrze brzmi akurat w tym miejscu Muzeum Archeologicznego, gdzie o mitach z reguły mówi się dosyć dużo. Doświadczenia, które wskazują, myślę, że Państwo o tym wiecie, ale o tym trzeba mówić społecznie. Mówi, że im większa jednostka, w której dokonuje się wyborów w okręgach jednomandatowych, tym potencjalnie większe szanse na upartyjnienie. A de facto nawet na wprowadzenie systemu dwupartyjnego, gdzie ci, którzy nie są w partiach, prawie nie mają szans. Ja kiedyś robiłem analizę dla Poznania. Co by było, gdyby w Poznaniu w ostatnich wyborach były okręgi jednomandatowe? To oznacza, że Platforma, która dzisiaj ma prawie 50%, miałaby około 75% mandatów. Parę osób by się przebiło, ale dosłownie pojedynczych. Dzisiaj w Parlamencie Miejskim Poznania są tak naprawdę 4 ugrupowania. Piąte ugrupowanie, które zdobyło prawie 10%, się nie zmieściło z żadnym mandatem. Natomiast można powiedzieć, że gdyby były, jak powiedziałem, jednomandatowe okręgi wyborcze, pewnie byłoby jedno duże ugrupowanie i pojedyncze osoby, o których nawet trudno było powiedzieć, że tworzą jakiekolwiek ugrupowanie polityczne. Natomiast niewątpliwą zaletą jednomandatowych okręgów wyborczych jest to, że ten, kto zostaje wybrany, nawet z partii politycznej, musi dbać o kontakt z wyborcą, a nie tylko ze swoim ugrupowaniem politycznym. No i to jest niewątpliwa zaleta takiego systemu. Oczywiście im mniejsza jednostka organizacyjna, tym wybory w okręgach jednomandatowych dają rezultat bardziej zindywidualizowany. Taki jest mój pogląd, myślę, że o tym też Państwo będziecie dyskutować. Też chcę powiedzieć jedną rzecz, że taka dyskusja odbywa się w samorządach. Odbywa się również w Związku Miast Polskich, który reprezentuję, który jest jedną z silniejszych organizacji samorządowych i których ta dyskusja dotyczy, bo możemy powiedzieć, że na przykład Związku Gmin Wiejskich ta dyskusja nie dotyczy, bo tam są okręgi jednomandatowe. Choć były takie gminy wiejskie, które nie miały okręgów jednomandatowych, jak miały kiedyś powyżej 20 tysięcy mieszkańców. A takich parę gmin wiejskich w Polsce jest.
no ale niewiele. Dzisiaj wszystkie gminy wiejskie mają okręgi jednomandatowe. Za chwilę również większość miast będzie miała okręgi jednomandatowe, bo w kolejnych wyborach poza miastami na prawach powiatu wszędzie będą okręgi jednomandatowe. W związku z tym no to też będzie ciekawe doświadczenie. Będzie parę miejscowości prawie 100 tysięcznych. Chyba największą miejscowością, która będzie miała okręgi jednomandatowe, będzie Piła, która nie jest miastem na prawach powiatu i ma około tam 90 chyba tysięcy mieszkańców. W związku z tym to będzie największy samorząd, który będzie podzielony na okręgi jednomandatowe i pewnie będzie warto zobaczyć, jak w praktyce ten system zadziała w tak dużej jednostce. Ale też chcę jeszcze raz powiedzieć, że taka dyskusja odbywa się w samorządach, no i siłą rzeczy Związku Miast Polskich, który reprezentuje bardzo różne miasta. Od małych do od tych, które mają poniżej nawet 20 tysięcy, czyli zawsze miały okręgi jednomandatowe, aż po Warszawę, największe miasto. Taka dyskusja się toczy i większość jednak samorządowców przyjęła stanowisko, że wspiera okręgi jednomandatowe. Czyli Związek Miast Polskich w efekcie jest w całości za okręgami jednomandatowymi. I kiedy pojawiła się szansa, że w wyborach samorządowych być może prezydent przygotuje projekt ustawy, w którym będą okręgi jednomandatowe, to Związek Miast Polskich bardzo silnie się zaangażował w przygotowanie tego projektu ustawy. No ale myślę, że też Państwo wiecie, że prace nad tym projektem zostały wstrzymane. Politycy nie są zwolennikami takiego rozwiązania, w związku z tym prace dalej się na ten temat nie toczą. Choć ja muszę powiedzieć, że już w ogóle jest to dziwny system, tak? Dlaczego w Pile będą wybory w mandatowych okręgach wyborczych, a w Kaliszu nie, tak? Niech ktoś spróbuje odpowiedzieć, tak? Poza tym, że jedni jeszcze pełnią funkcję powiatową, a drudzy nie, no to tak naprawdę nie ma to żadnego sensu. Jeśli już ktoś to wprowadzał, to powinien to tak naprawdę wprowadzić we wszystkich gminach, tak? To już nie widzę uzasadnienia tak naprawdę, dlaczego na przykład Poznań ma mieć inną strukturę, także w efekcie strukturę polityczną, tak? I inny system kontaktu polityka z mieszkańcami. To jest dla mnie niezrozumiałe. Ale jest z tego też prosty wniosek, że jeśli mają być wprowadzone okręgi jednomandatowe w Polsce, to tak naprawdę mogą być wprowadzone tylko i wyłącznie w wyniku referendum. Czyli nie można dzisiaj rozsądnie przewidywać, że politycy, którzy nawet deklarują, jak Platforma swego czasu deklarowała wsparcie dla okręgów jednomandatowych, nawet jeśli politycy deklarują, to raczej nie mają woli wprowadzenia takiego systemu. To trzeba też jasno powiedzieć. W związku z tym wydaje się, że tylko ruch obywatelski ma szansę na zmianę, jeśli oczywiście obywatele są przekonani do tej zmiany. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że trzeba jasno mówić, jakie są wady i zalety tego systemu, tak żeby każdy, kto się w tej sprawie wypowiada, mówił to z przekonaniem. Nie dlatego, że taka jest moda, tylko żeby mówił, bo jest o tym przekonany, że takie rozwiązanie dla niego, dla państwa jest po prostu lepsze. Więc cieszę się, że dzisiaj taka dyskusja się odbędzie w Poznaniu. No i cieszę się, że też są ludzie, bo myślę, że Państwo nie należycie do tych ludzi, którzy trzeba przekonywać. Raczej należycie do tych ludzi, którzy chcą przekonywać innych. Więc myślę, że bardziej jest tutaj kwestia rozmowy o argumentach, które chcemy przekazywać dalej, a nie argumentach, którymi chcemy siebie zachęcać wzajemnie. Więc cieszę się, że to spotkanie odbywa się w Poznaniu. Cieszę się, że w Poznaniu jest także silna grupa samorządowców, ale nie tylko samorządowców, mieszkańców Poznania, która jest zwolennikami jednomandatowych okręgów wyborczych. No i powiem, że na końcu chciałbym, żeby to nie skończyło się na dyskusji, tylko przerodziło się w rzeczywistą zmianą systemu prawnego, który by wprowadził jednomandatowe okręgi wyborcze do polskiego systemu prawnego. A potem zobaczymy, może dzięki temu kontakt polityków z wyborcami będzie lepszy i w efekcie również funkcjonowanie państwa będzie lepsze. Tego życzę, Państwu życzę i teraz przechodzę do obowiązków gospodarza, czyli prezydenta w swoim mieście. Życzę po prostu dobrych, owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zawsze przyjeżdżam do Poznania z pewnym niepokojem, bo po pierwsze boję się, że moja rodzina się dowie, że byłem.
Druga rzecz jest taka, to w obecności pana prezydenta, że czasami jak czytam lokalną prasę, to odbieram, że Wrocław i Poznań są przez dziennikarzy w naszych miastach przeciwstawiane. Pewno, ja przez 20 lat byłem wiceprezydentem Wrocławia, więc mamy też jakieś poczucie dumy z osiągnięć Wrocławia, ale też jest sporo rzeczy, które Poznaniowi zazdrościmy. I trzecia rzecz, taka zupełnie wstępna, to jest to, że w samorządności polskiej no, jest jednak pewna tradycja ważnych inicjatyw, które się tworzą w Poznaniu i może to też jest jakiś początek dobrych zmian Rzeczpospolitej. Ja chcę powiedzieć o dwóch sprawach, to znaczy zanim powiem o jednomandatowych okręgach wyborczych, to chcę powiedzieć o dziesięcioleciu dosyć specyficznych jednookręgowych okręgów wyborczych, jakie są bezpośrednie wybory prezydentów czy burmistrzów. To akurat teraz mija 10 lat. Uważam, że była to zmiana, która w dużym stopniu uratowała samorządność polską. Po pierwsze, mamy bardzo wyraziście we wszystkich miastach, gminach świadomość obywateli, kto jest gospodarzem. I widać, że to jest takie oddziaływanie w dwie strony. Jest gospodarz, on musi sprostać, czy stara się sprostać oczekiwaniom i może to nie jest związane bezpośrednio z naszą dzisiejszą konferencją, to jednak ja sobie obiecuję, że wszędzie o tym mówię. Widać odpowiedzialność chociażby w patrzeniu na zadłużenie. Mówi się wiele o zadłużeniu miast, ale to jest tak, że jest limit 60 km. Miasta dochodzą, przekraczają zdecydowanie szybkość 50 na godzinę. Już wszyscy, łącznie z ministrem Rostowskim, kiwają palcem i krzyczą, że lada moment przekroczycie szybkość. W tym czasie minister Rostowski wyprzedza nas i zwiększa swoją szybkość z 200 na 300 na godzinę. Więc chcę pokazać, co znaczy gospodarz samorządowy, co znaczy odpowiedzialność, nie tylko i wyłącznie w takim wymiarze, że jest to bariera prawna. Drugi element, który wydaje się być bardzo istotny przy tych bezpośrednich wyborach, to jest odpolitycznienie. Oczywiście każdy system tworzy też swoje minusy. Też tworzą się koterie wokół burmistrzów, prezydentów. Tym niemniej jednak jest to oddzielone od polityki ogólnopolskiej i powoduje, że jest duża niezależność. Jest taki brzydki dowcip o prawnikach z Nowego Jorku, jaka jest różnica między nimi a szczurami, że szczur pewnych rzeczy nie zrobi. I wydaje mi się, że jest też tak trochę z burmistrzami, że pewne normy, które są narzucane w partiach politycznych, nie uchodzi, żeby robił bezpośrednio wybrany prezydent. Po prostu jego suwerenem są ludzie, którzy go wybrali, a nie matka partia. I trzeci element, który wydaje mi się niezmiernie istotny, że system wyborczy powinien być dostosowany do pewnego, nie wiem jak to nazwać, na pewno pan doktor później mnie poprawi, ale kapitał społeczny czy kapitał kulturowy, który funkcjonuje w Polsce. W wyniku różnych zawieruszeń historycznych w Polsce jest stosunkowo małe zaufanie do instytucji, jest pewna zdolność do anarchizowania. I bezpośredni wybór prezydenta, po pierwsze, tworzy tą walkę, kto ma wygrać, kto ma kierować Poznaniem, Wrocławiem czy innymi miastami, taką bardzo wyrazistą dla obywateli. Daje dosyć proste możliwość rozliczania, co kandydat obiecywał i co później spełnia. W dłuższej perspektywie odbieram, że buduje, ponieważ prezydenci miast stali się instytucjami, buduje także zaufanie do instytucji. W momencie, kiedy my generalnie instytucjom nie wierzymy i byłyby te wybory zapośredniczone, tak jak było w latach 90., odbieram, że mielibyśmy słabszą i frekwencję, i słabszy efekt związany z zadowoleniem takim obywatelskim związanym z samorządem terytorialnym. Więc jeszcze raz uważam, że to, że w samorządach lepiej było wykorzystywanie chociażby środków europejskich, jest pośrednio związana z tą reformą, którą 10 lat temu dosyć przez przypadek w szybkim trybie wprowadził jeszcze rząd SLD. Był wspomniany Jurek Przystawa. Ja go poznałem w czasach stanu wojennego. Wtedy był dla mnie profesorem, dopiero później, jak byliśmy razem w
w Radzie Miejskim, choć byliśmy w przeciwnych obozach. I od początku podpisywałem się pod wszystkimi jego rzeczami związanymi z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Jego strasznie drażniło, jak próbowało się walczyć z Jowami na zasadzie, że to nie jest lek na całe zło. Że no i co, a w Anglii też jest korupcja, tak, i tak dalej. Znaczy, on był fizykiem teoretykiem i miał na tyle fantazji, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Natomiast jego odpowiedź była taka. Jowy są pierwszym krokiem jakiegoś sposobu naprawiania jakości życia politycznego w Polsce. Nie jest mi zręcznie mówić o Senacie, bo rzeczywiście rok temu były pierwsze wybory, które były jednomandatowymi okręgami wyborczymi i pewien pomysł, który wtedy się zrodził, nie przyniósł oczekiwanych efektów. Może dla mnie przyniósł, ale tylko dla mnie. Bo w sumie jestem jedynym niezależnym senatorem, to znaczy są jeszcze inni, ale to była taka sytuacja, że były to miejsca, w których Platforma świadomie rezygnowała ze swoich kandydatów, więc siłą rzeczy zupełnie inaczej to funkcjonowało. Ja bym powiedział, że z Senatem mamy do czynienia z pewnym dosyć trudniejszym problemem, ponieważ de facto mój okręg wyborczy jest 300 tysięcy ludzi. Gdyby były wybory jednomandatowe, to byłyby okręgi 50-60 tysięczne. Czyli byłyby mniejsze niż są we Wrocławiu w tej chwili okręgi do wyborów do Rady Miejskiej, bo one są rzędu 80 tysięcy. Ja pięciokrotnie startowałem w wyborach samorządowych. 80 tysięcy to jest teren, który można obchodzić, zaistnieć, namierzyć osoby lokalnie, opiniotwórcze, dotrzeć, zrobić kilka spotkań. To znaczy jest to przestrzeń, w której można w jakiś sposób oddziaływać. 300 tysięcy zaczyna być już pewną abstrakcją. To znaczy to jest jednak 4 razy więcej i no, może gdyby tak przez całe 4 lata nic nie robić, tylko spotykać się z elektoratem, to jest to do wejścia, tylko że to też w pewnym momencie nie ma czasu załadować taczki i jest problem, co komunikować się potencjalnym wyborcom. Ja dostrzegam następujące przykre rzeczy związane z patologią życia politycznego w tej chwili w Polsce. To znaczy, czasami mam wrażenie, że lokalni szefowie struktur partyjnych bardzo dbają, żeby nikt, kto przekracza ich IQ, nie kandydował. W efekcie mamy uwiąt jakiegokolwiek myślenia krytycznego na poziomie Sejmu. Z Senatem jest trochę inaczej, ale to spróbuję za chwilę dopowiedzieć. Nie ma, w związku z tym, że partie, może oprócz PSL-u, przestały być partiami wewnątrz demokratycznymi. Jest szef i szef decyduje, nie ma żadnego zapotrzebowania na jakiekolwiek think tanki. To znaczy, intelektualiści nam nie są potrzebni. Tylko że jak nie są nam potrzebni, to też zaczyna ich nie być, albo zaczynają funkcjonować półkonspiracyjnie i dziergając jakieś tematy, które niekoniecznie niosą propozycje rozwiązywania pracy, spraw społecznych. Pojawia się problem, który rzeczywiście obserwuje w parlamencie, podlizywania się do wodza. To znaczy, to jest zjawisko, które mnie mocno szokuje, bo zawsze relacje polityczne odbierałem, że to są relacje zimne, tak? To znaczy, ja jestem w jakimś ugrupowaniu, wspieram jakąś ideę, dlatego że ona najbardziej odpowiada mojemu wyobrażeniu, jak zmieniać świat. Ale to nie jest niekoniecznie to jest miłość na całe życie. To nie jest rodzina, to nie jest kwestia narodu. Dla mnie to są relacje zimne. Oczywiście w pewnym momencie budzą się jakieś emocje, jakieś relacje i tak dalej, ale jak widzę, jak cała partia patrzy w czasie przemówienia prezydenta Hollanda, czy już mogą bić brawo, czy lepiej w tym momencie nie bić brawa i patrzą, czy szef partii to robi, to sobie myślę, że gdzieś jest absolutne zagubienie tych ludzi. Gdzie ich jest niezależność, gdzie jest ich krytycyzm, gdzie jest ich własne zdanie. I oczywiście problemem
Jobów wyrożonych jest to, że tnie po skrzydłach, że w mniejszym stopniu reprezentowane są te ugrupowania, które mogłyby się cieszyć 10 czy nawet 15-procentowym poparciem. Że, no, co by nie mówić, nie tylko dlatego, że nie startowali, ale pewno by się nie dostali do Senatu, Ruch Palikota i SLD by nie weszło. Tak? Jest dwóch przedstawicieli byłego SLD, czyli Marek Borowski i Cimoszewicz, ale Państwo, jeżeli śledzicie z polską sceną, oni są raczej na obrzeżach obecnego ruchu socjaldemokratycznego i kandydowali za przyzwoleniem Platformy Obywatelskiej w tych okręgach. Być może w przypadku Cimoszewicza, z racji jego wielkiej popularności w tym rejonie, Platforma nie zdecydowała się wystawić kontrkandydata. Ja miałem taką obserwację z panem prezydentem, zdarzyło nam się chyba kilka razy być nawet razem na spotkaniach EuroCities. To jest taka sieć burmistrzów, samorządowców, polityków zajmujących się z samorządem miast europejskich. Nie tych kolosów jak Londyn czy Paryż, ale wszystkich innych od chyba 250 czy 300 tysięcy mieszkańców w górę. I ja miałem takie zdziwienie, obserwowałem wystąpienia różnych polityków i sobie tak się nie mogłem nadziwić. Anglicy mówią jakoś, no, wszystko jest po trzech minutach jest dowcip, jest jakaś mowa ciała, coś się dzieje. Natomiast kontynent jest strasznie bezbarwny. Później sobie tłumaczyłem, że no, Anglika słucham po angielsku, a tego Francuza na słuchawkach, więc może to jest ten efekt, no ale ściągałem słuchawki. Wtedy oczywiście nie rozumiałem, co Francuz mówił, ale dukał z kartki. I ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest efekt, że w Anglii, jeżeli chce się być politykiem, trzeba być wcześniej gdziekolwiek, ale wybranym w jednomandatowych okręgach wyborczych. I to po prostu oznacza, że nie gadasz, nie żyjesz, nie istniejesz w tym zawodzie. Natomiast my w polityce stwarzamy taką klauzulę, jakby była miejsce pracy dla dziennikarza, który nie umie pisać i mówić. Niby to ma oznaczać, że wchodzą fachowcy. Tylko jest pytanie, na czym polega fachowość w polityce? Na pewno na pewnej umiejętności wsłuchiwania się, pewnej umiejętności dokonywania syntezy, analizy tego, co się dzieje w procesach społecznych, ale gdzieś komunikowanie się, sposób dotarcia do mieszkańców i dotarcia i wywierania wpływu na innych jest niezmiernie istotną rzeczą. Więc także na takiej bazie metapolitycznej te wybory proporcjonalne czynią krzywdę. I na koniec trochę jak gdyby o Senacie. Można powiedzieć, że te pierwsze wybory nie przyniosły takiego efektu, jak bojownicy Jowu by chcieli. Tym niemniej jednak uważam, że w wielu ugrupowaniach w ostatniej chwili zmieniano kandydatów. Szukano trochę rozwiązań celebryckich, to znaczy może nie w takim znaczeniu, że kandydowała Doda, ale szukano nazwisk, które w danych miejscowościach są popularne. U nas na przykład wymieniono kandydata partyjnego na bezpartyjną panią Platforma, która jest szefową onkologii dziecięcej we Wrocławiu, jest osobą bardzo, bardzo popularną. Skądinąd w Senacie okazuje się, że jest to osoba, która nie do końca zawsze idzie z głównym nurtem decyzji partyjnych. Jest lojalna zazwyczaj w głosowaniach, ale potrafi się przeciwstawić, ma odrębne zdanie. I bym powiedział, to jest pierwszy element, który naprawdę można zauważyć, że trochę, niektórzy zresztą przyznają, jakość Senatu kandydatów, których wystawił, czy wystawiła Platforma, czy PiS, jest większa. Drugi element dla mnie istotny to jest to, że rzeczywiście to jest pewien środek. To znaczy, jak trwają rozmowy światopoglądowe, to bym powiedział, różnica między częścią PiSu i dużą częścią Platformy jest minimalna. Ja mam strasznie słabą pamięć do twarzy i nazwisk i muszę powiedzieć, do tej pory na komisjach nie wiem, kto jest z Platformy czy z PiSu, bo bardzo często na komisjach jest naprawdę interesująca
jestem w Komisji Samorządności, debata merytoryczna i właściwie nie widzę tutaj tego narzutu partyjnego. Czyli ugrupowania, chcąc wygrać wielomandatowych, szukają ludzi, którzy są najbliżej mieszkańców. Oczywiście także pod względem światopoglądowym, to we Wrocławiu na pewno dla mnie jest widoczne, ten środek co innego oznacza we Wrocławiu, a troszkę co innego na Rzeszowszczyźnie. Ale to oznacza, że tam ten kandydat Platformy być może nie byłby zbyt prawicowy na PiS we Wrocławiu. Tak? To znaczy, że to w ten sposób się zmieni. Tylko że wybieramy pewien środek, tniemy po skrzydłach, część ludzi może nie mieć reprezentacji, ale ja bym powiedział, pytanie zasadnicze jest, co jest lepsze dla Polski. Bo jeżeli istotą rzeczy jest to, że mają być wszyscy, także te skrajne skrzydła, to w efekcie to ten system partyjny, ten system proporcjonalny, który jest, no ja bym powiedział, w dłuższej perspektywie służy temu, o czym słyszę od 4 czy 5 dni non-stop w mediach, czyli o mowie nienawiści. To znaczy, a jednomandatowe okręgi wyborcze zobowiązują do dużo większej odpowiedzialności za słowo. Bo jak przesadzę w kampanii, to mnie po prostu nie wybiorą. Natomiast przy proporcjonalnych, zwłaszcza jak jestem trzeci, czwarty na liście, muszę za wszelką cenę zaistnieć. Muszę zatańczyć disco polo, muszę stać na rękach i muszę mówić głupoty. Wtedy może mnie zauważą. I to jest ten problem, że jeżeli chcemy do polskiej polityki wprowadzić więcej powagi, takim krokiem dla mnie są jednomandatowe okręgi wyborcze. Trzymam za was kciuki, jak trzeba będzie, będę starał się pomagać. Dziękuję bardzo. Kilka kwestii technicznych. Wszyscy mamy gorące pozdrowienia od Pawła Kukiza, który dziś nie mógł być z nami, ale obiecał, że w następnych tego typu naszych spotkaniach będzie. No, ma pewne zobowiązania. Pierwsze 2 miesiące pracował tylko dla Zmielonych, teraz musi popracować trochę dla siebie. Koncertuje. Tak, koncertuje.